Górnicy po zakończeniu pracy kontynuowali ją w tym samym miejscu, zatrudnieni przez zewnętrzną spółkę. Stwierdziliśmy, że wielu górników pracowało dzień po dniu. Niektórzy przez kilkanaście kolejnych dni, inni nawet przez kilkadziesiąt, bez żadnego dnia wypoczynku. Byli też tacy górnicy, którzy pracowali zmiana po zmianie, szychta po szychcie. Narastające zmęczenie, brak wypoczynku stwarzały ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu, a to mogło skutkować bardzo poważnym niebezpieczeństwem.